was. Boże, Boże, o 20 ma dotrzeć wirus na Skyblocka. Słuchajcie, musicie być, bo ja nie wiem co to. Wy się dowiecie, jak po prostu wejdziecie. A ten odcinek jest zapowiedzią trybu, który startuje już w sobotę o godzinie 17, więc każdy z was musi koniecznie w tym momencie zostawić łapkę, swój nick na dole i będziemy co 10 lajków losować rangę VIP, dla kogoś jest to ranga na 30 dni. Wszystkie rozpisane rangi macie na naszej stronie internetowej, więc możecie zobaczyć, co taka ranga posiada. I słuchajcie, na Discordzie i na fanpage'u pojawiły się konkursy, więc musicie koniecznie dołączyć, żeby po prostu wszystko zobaczyć, co jak, z czym, do czego, i tam też będzie dokładniejszy opis tego trybu. Ja wam tylko tutaj tak troszeczkę pokażę, co jak, i wytłumaczę i pokażę takie najważniejsze rzeczy, które myślę, że będą was na pewno najbardziej interesować i będziecie najbardziej się zastanawiać, jak to działa. Teraz takie najważniejsze, najciekawsze informacje jest to, że posiadamy autorskie biomy, czyli nie są to zwykłe wygenerowane biomy, tylko naprawdę myślę, że fajne, coś co raczej rzadko spotykane albo w ogóle nie spotykane na serwerach na najnowszą wersję, więc mam nadzieję, że wam się to na pewno spodoba. I słuchajcie, tutaj mamy taką chatkę, tu mamy dwie strefy. Strefa premium jest tutaj na górze dla rank VIP i tak dalej, i tutaj na dole macie, w ogóle mamy jakieś lagi, więc wybaczcie, ale troszeczkę mi ścina. Tutaj mamy strefy gracza, tu będziecie mogli sobie za darmo ekwipunek swój lepszyć, tu macie dostępne komendy i macie opisane, jak zacząć, co z czym, do czego. Generalnie najważniejszą rzeczą jest to, że ja bym chciała ten serwer i generalnie ten tryb oprzeć na tym, żebyście mogli na spokojnie sobie pograć właśnie ze znajomymi chociażby, więc na całej głównej mapie PvP jest wyłączone, PvP jest włączone tylko i wyłącznie w nederze, czyli w nederze musicie uważać, ponieważ możecie zostać zabici. Tutaj już tak nie ma, dlatego też na spokojnie możecie rozbudowywać działki, handlować z graczami, tworzyć jakieś różne sklepiki i tak dalej, i tak dalej. Działki, słuchajcie, możecie łączyć. Generalnie crafting działek jest następujący. Słuchajcie, żebyście się nie bali, że na przykład nie wydropicie jakiś root i tak dalej. Generalnie za chwilę wam pokażę jeszcze anti-cheata, jak działa, ale to za chwilę. Żebyście się nie bali, że na przykład diamentów nie znajdziecie, bo wszyscy wykopią, to zrobiliśmy regenerację, czyli w momencie, kiedy ktoś wykopie jakieś diamenty, to one się w obrębie tam iluś kratek po prostu odnawiają i nie ma czegoś takiego, że surowców zabraknie, więc możecie być tutaj pewni, że właśnie będzie wszystko pięknie, ładnie, słuchajcie. Wezmę sobie taką działkę i jak widzicie, taka działka, słuchajcie, gracz może mieć 4 działki, później rangi, czym wyższa ranga, tym oczywiście może więcej takich działek posiadać. Ważną generalnie rzeczą też i ciekawą, myślę, że dla was, którą chcę wam powiedzieć, to jest to, że automatycznie co 20 minut, bodajże, może to zmienimy, zobaczymy, będą losowane osoby, które właśnie zgarniają klucze, więc myślę, że to też jest fajne, że automatycznie co jakiś czas, jeżeli jest minimum 5 osób na serwerze, może to będzie więcej, no zobaczymy, to ktoś może otrzymać klucze właśnie do skrzynek. No i słuchajcie, komendą RTP możecie wyruszyć w losowe koordynaty, po prostu w losowe miejsce na mapie. Jak widzicie, zobaczcie, tutaj mamy na przykład jakąś, nie wiem, jakąś chatkę, nie wiem czego, ja szczerze tej wersji, po prostu z wami razem będę poznawać wersję, ponieważ będę na tej wersji na pewno nagrywać, w sensie na tym trybie, i grać sobie też na spokojnie, więc będziemy poznawać po prostu razem to, ale myślę, że to akurat jest z losowych biomów zrobione, tak jakby taki dungeon, można powiedzieć. No i na spawnie, słuchajcie, możecie też udać się do netheru, czyli nether będzie normalnie otwarty cały czas, jak najmniej chcieliśmy blokować rzeczy, wszystko możecie robić, co tylko chcecie. Jak widzicie, strefa bezpieczna to jest ta właśnie tutaj, do tej linii, jak widzicie, niebieskiej, a poza tą linią właśnie jest już PvP włączone, ale słuchajcie, tutaj w netherze też możecie wpisać sobie RTP i w netherze przeteleportowuje was też w bezpieczne miejsce i strefa, w sensie region jakby, no wiecie o co chodzi, mapa, border, o właśnie, tego słowa mi zabrakło, border w netherze też wynosi właśnie 6000 kratek, więc myślę, że jest mega duży, jeżeli będzie trzeba, to oczywiście możemy to powiększyć. No i myślę, że teraz generalnie pora już przejść do anti-cheata, jak on działa, i pokazać wam, że faktycznie X-Ray został zablokowany i wszystkie inne rzeczy, i przede wszystkim możecie sobie bezpiecznie grać bez cheaterów, więc słuchajcie, ja się przelogowuję na drugie konto i już wam prezentuję, jak to działa. Dobra, jesteśmy już na cheatach i troszeczkę inaczej rozwiązałam problem z X-Rayem, nie tak jak pisałam na Discordzie, w momencie kiedy włączycie X-Raya, słuchajcie, jest coś takiego, więc no nie ma szans, żebyście jakimś trafem zobaczyli na przykład, gdzie są diamenty czy inne tego typu rzeczy, ponieważ no po prostu macie jeden wielki świat z root, jeżeli włączycie X-Raya. Dobra, teraz wam pokażę jakieś kilka rzeczy, które właśnie anti-cheat tutaj będzie blokował. Włączmy sobie jakiegoś flya na przykład, zobaczcie, nie da się nic zrobić, czyli nikt wam nie będzie nad głową latał. I dostaje oczywiście kika, tylko że to nie będzie ustawione na kika, tylko oczywiście na bana, jeżeli anti-cheat kogokolwiek przyłapie, zostanie automatycznie zbanowany, ponieważ cheaterów tutaj nie chcemy. Weźmy sobie, włączmy na przykład jeszcze... Co tu jeszcze? Możemy speed, o, speed hacka na przykład, zobaczcie.
Od razu jestem tutaj, wiecie, blokowana i po prostu no nie da się nic zrobić. Powinno mnie zaraz, o, jak widzicie, wyrzuca mnie. Co tutaj dalej? No myślę, że ten anti-cheat naprawdę jest w porządku i myślę, że wam nie pozwoli cheatować. A jeżeli, wiecie, patrząc na to, że i tak PvP jest wyłączone na głównej mapie, to myślę, że nie będzie z tym aż takiego problemu. Ale dobra, chcę wam jeszcze pokazać na przykład, czekajcie, co tu jeszcze można na przykład pokazać? O, Bunny Hop, zobaczcie. Bunny Hop też jest od razu cofany i nie da się nic na Bunny Hopie robić, ponieważ to mnie zawsze, pamiętam, denerwowało chyba najbardziej na wszystkich serwerach PvP, więc w Netherze nie będziecie mieć czegoś takiego, że ktoś będzie wokół was skakał i was bił, no bo. Generalnie ten anti-cheat wyłapuje też osoby, czy mają ping jaki, czy serwer ma lagi i tak dalej, więc nie będzie sytuacji, że na przykład kogoś z was zbanuje, bo na przykład macie milion pingu, więc to zanim cokolwiek z graczem jakby zrobi ten anti-cheat, to po prostu sprawdza stan serwera, sprawdza stan gracza i dopiero później cokolwiek z tą osobą robi. Tutaj jakiś czat, w ogóle nie umiem z tego cheata, nie umiem wyłączyć tego czatu, więc to jest pierwsze w ogóle coś, co pobrałam. Ale widzicie, tutaj no mnie nie wywala tak totalnie z serwera, no ale jak widzicie, no nie da się na tym Bunny Hopie skakać. No nie wiem, czy tu jeszcze mogę wam pokazać. Kurczę, nie wiem, czy to w ogóle... Mogę jeszcze zrobić coś takiego, że bodajże... O! Jak widzieliście? Czekajcie, Combat Hack tutaj wyskoczyło. O, dobra, czyli słuchajcie, anti-cheat na kill aury i tak dalej też działa. Czekajcie, ja sobie wyłączę te criticalsy teraz. O! Kill aura hack! Pomocy, czekajcie, muszę to wyłączyć, kill aura hack. Widzicie? Czyli kill aury też wyłapuje, ale koks. Czyli jak się uzbiera tam chwilę po ten i to normalnie wam wyłapie kilaurę. Superancko. No, ale to by było na tyle z prezentacji. Ja mam nadzieję, że każdy z was wbije, ale już nie na tej wersji, na której jestem obecnie, tylko na normalnej i będziemy sobie razem pykać i grać i rozbudowywać się.